Przez czysty przypadek, jeszcze jako uczeń liceum, natrafiłem na teksty profesora Siemka. Natrafiłem na nie w ten sposób, że najpierw przeczytałem tekst będący polemiką z Siemkiem w jakimś zbiorze tekstów przez którąś z uczelni publikowanym. Była to polemika prowadzona z pozycji, nazwijmy to tak, kategoria już dziś coraz mniej stosowana i rozumiana, z pozycji ortodoksyjnego marksizmu. Siemek był krytykowany jako rewizjonista, który na różne sposoby marksizm, nie wiem, dezinterpretuje, czy w sposób nieuprawniony reinterpretuje. I w świetle tej krytyki, którą przeczytałem, tej polemiki, te krytykowane tezy wydały mi się tak ciekawe, tak w jakiś sposób no, fascynujące, że niezwłocznie sięgnąłem do tekstów samego Siemka, które na szczęście znalazłem w bibliotece osiedlowej. Tak wówczas wyposażano biblioteki osiedlowe jeszcze. Nie wiem, teraz to już chyba tak dobrze nie jest. Przeczytałem jego zbiór rozpraw Filozofia, dialektyka, rzeczywistość i książkę o Kancie i Fichtem, Idea transcendentalizmu Fichtego i Kanta. I ta lektura zadecydowała o tym, że wybrałem studia filozoficzne, bo że będę studiować filozofię, to wiedziałem już znacznie wcześniej, ale że wybrałem studia filozoficzne w Warszawie, gdzie właśnie Siemek wykładał, a nie w Krakowie, gdzie skądinąd wcześniej planowałem, że będę studiować. Więc to był taki początek znajomości, no a potem oczywiście to już stała się znajomość taka, no można powiedzieć, bezpośrednia. I ta bezpośrednia znajomość ewoluowała z czasem, bo najpierw to była typowa relacja między studentem i to studentem młodszych lat, a wówczas już bardzo renomowanym wykładowcą, docentem, a niedługo później profesorem. No a z czasem ta znajomość, kiedy już kończyłem studia i później podjąłem pracę jako asystent tutaj w Instytucie Filozofii w Zakładzie Historii i Filozofii Nowożytnej, ta znajomość się rozwijała. On nie miewał pomysłów standardowych, o, tak bym to określił. Jeśli przychodziła mu do głowy jakaś standardowa myśl zgodna generalnie z obowiązującym sposobem myślenia, no to nie uważał za stosowne jej wygłaszać czy specjalnie propagować, no bo zakładał, że to jest element istniejącego stanu wiedzy. Jeżeli na jakiś temat się wypowiadał, to wypowiadał się zawsze w sposób oryginalny, a często w sposób no, podważający jakby fundamenty istniejących sposobów myślenia, czy istniejącej ortodoksji. Z punktu widzenia historyka filozofii taka trochę amatorska opozycja, źle skonstruowana, ale w tradycji marksistowskiej ona rzeczywiście była dominująca. Albo się jest idealistą, albo się jest materialistą. I ci materialiści właśnie tak zwani, czyli ta od pewnego momentu ortodoksja marksistowska, z którą się Siemek nie zgadzał, to byli ludzie przekonani, że człowiek w podstawowej strukturze rzeczywistości nie jest w stanie zmienić nic. Ani fizycznej, ani społecznej. Że jest przez nią determinowany, a w szczególności przez jej czynniki ekonomiczne. I wydaje się, że tutaj ta niezgoda na tak rozumiany determinizm była podstawowym elementem tego siemkowego odczytania marksizmu, który mógł budzić sprzeciw. Charakteryzujący ową ortodoksję determinizm był takim dobrym narzędziem panowania myślowego, tak? Jeżeli mówimy ludziom, że nic nie są w stanie zmienić, ponieważ wszystko, co się z nimi dzieje, a nawet to, co oni sami myślą i czego by sobie życzyli, jest wyznaczane przez sytuację obiektywną, która jest od nich niezależna, to takie myślenie, jeśli się rzeczywiście je ludziom wpoi, faktycznie odbiera siły do tego, by zrobić cokolwiek z otaczającym światem. Więc to jest ideologiczne narzędzie panowania bardzo dobre. I dlatego ten sprzeciw wobec tego siemkowego odczytania marksizmu, ten sprzeciw był także sprzeciwem ideologicznym, nie tylko czysto intelektualnym. W filozofii marksistowskiej zresztą nigdy nic nie było czysto filozoficzne. Jego
sposób pracy z doktorantami czy studentami generalnie był taki, że on był bardzo delikatny, naprawdę bardzo delikatny i w efekcie dla części, jak mi się wydaje, niezauważalny sposób wyrażał dezaprobatę na przykład dla jakichś rozwiązań czy kierunków, w jakich te rozważania podążały. Ponieważ wychodził, tak mi się wydaje, z założenia, nie, powiedzenie wychodził z założenia nie jest dobre, bo to było coś, co płynęło z jego natury. To nie jest tak, że on sobie postanowił i działał, według, jeśli chodzi o to, według jakiegoś schematu. Tylko po prostu takim był człowiekiem, że miał chyba organiczny wstręt do ograniczania innych w ich poczynaniach, czy jakiegoś zasadniczego ich zmieniania. Mi się wydaje, że kierując się, jak sądzę, po części własnym doświadczeniem, myślał, że lepiej jest przejść jakiś ciąg błędów samodzielnie i o własnych siłach, niż być na teoretycznie właściwej drodze tylko dlatego, że ktoś nam tę drogę wskazał, prawda, i wytyczył. Lepiej znaleźć własną drogę, nawet gdyby ona była jakaś taka, można powiedzieć, kręta i wyboista i koślawa, niż iść autostradą przez kogoś innego wytyczoną.